Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Farmer's Life i generalnie myślałem, że to już jest koniec tej fabuły, ale już widzę tutaj buteleczkę, którą trzeba będzie podnieść zaraz, tylko kurczę, jeszcze się trzeba będzie napić. Ty weź, nie fisiuj, tylko się napij. Ups, czekaj, nie tak. Napij się z wiadra, no przecież. No już? Wypiłeś? Wypiłeś, dobra. To dolej tej wody tu. Wiadro zostaw tu. I sprawdźmy, co takiego ciekawego ma nam do przekazania nasz brat. Czekaj, zapiszmy grę tak na wszelki. Nie, bracie, nie oddam ci traktora. Patrz się go, jeszcze niedawno pijaczyna i flejtuch, a teraz ryksilnika, błysk lakieru. Bracie, nowy traktor prezentuje się wspaniale. Ojciec byłby dumny. Niestety, ja nie pamiętam go prawie wcale. Podobno był człowiekiem honoru. A ty? Umiesz dotrzymać słowa? Zawiązać się i ze wszystkich sił starać się wywiązać ze złożonej obietnicy? Weź kontrakt od Antka z PGR-u. Jakikolwiek. I zrealizuj go. Udowodnij mi i całej wsi, że można na tobie polegać. Spodziewałem się, że prędzej czy później trzeba będzie jakiś kontrakt wykonać. Mam nadzieję, że będziemy mieli wystarczająco surowców, chciałem powiedzieć, ale nie, no surowce to będzie złe określenie, że będziemy mieli wystarczająco rzeczy tak naprawdę, żeby poddawać mu i wywiązać się faktycznie z tego kontraktu, dlatego cóż. Siadamy na ten naszego mechanicznego rumaka. Mechanische Pferd. Dobra, czekaj, to od razu paliwo sobie kupimy jakieś, o, widzisz. I to jest niegłupie. Chwila, moment, panie parlamencie, pohandlujmy, daj mi trochę paliwa. Tak z 5 chociaż. Dziękować. Gdzie masz, byczku? Powiedz mi, jaki masz... Jak to w przyszłym roku? No co ty gadasz? Żarty sobie robisz ze mnie w tym momencie? No to co, ja mam czekać do następnego roku teraz? O rany boskie, jestem kioskiem, no. To zróbmy może taki manewr lotniczy. Pojedźmy tutaj. Kupmy jeszcze kukurydzę. Albo nie, czekaj, zanim pojedziemy i kupimy tę kukurydzę. Kupimy tę kukurydzę tak czy inaczej. Trochę zmieniam zdanie, ale przypomniałem sobie, że przecież kurczę, jest ograniczona ilość. Jeżeli chodzi o dzień, że tak powiem, miesiąc, no jednorazowy zakup w każdym razie. Także warto się nad tym pochylić, dobra. Tutaj taki cykens, tam zajedźmy do środka, proszę ja ciebie. Tym ciągnikiem trzeba będzie wyjechać stąd w ogóle. Czy wy widzieliście, jaki tu kurczę był ślizg ładny? Ja ciągnę tę przyczepę, ciągnę, dobra, tylko jakoś kurczę stąd wyjechać teraz. W miarę taktycznie. Co myślicie w ogóle o tym, że muzyka jest dodawana? Wydaje mi się, że jest znacznie... Ło kurcze. Znacznie przyjemniejsze do odbioru, jeżeli tak to mogę określić. Bo po pierwsze leci cały czas tak samo, a nie gdzieś tam w tle. A po drugie... Po drugie jest przynajmniej coś innego niż dotychczas. Czekaj, pokaż mi ile tego tu... 2 godziny jeszcze, o masz. No to co, no to ja bym może kurczę zrzucił rzeczy, które mi są tutaj kompletnie zbędne. Daj tu 2 fajeczki, proszę ciebie. Wódkę też daj. Bimber również. Złom też się nie przyda. Możecie zapytać, ale dlaczego wrzucasz tutaj ten złom, a nie do skrzyni, w której powinien on się znajdować? Gdyż iż ponieważ, moi drodzy, okazuje się, że skrzynia jest przepełniona. Tak. Także... Niestety muszę wykombinować coś. Czekaj, co to są za klucze? Do warsztatu. Aha.
Kurczę, po cichu liczyłem, że jednak będziemy mogli tam pójść i coś ogarnąć. Zobaczyć, co takiego ciekawego te kluczyki otwierają. Gotowe do zbioru? Gotowe do zbioru, dobra. No panie, przecież ja ledwo widzę tutaj w tym traktorze. No znacznie bardziej podoba mi się tam. Ostrze w dół. Co będzie kosił? No tak. No i superancko. To ta burza tak średnio napawa optymizmem. Dobra. Jeszcze tutaj jakoś nawrócić i ładnie to wciąć do końca i zobaczymy, jaki będzie z tego potencjalny zysk. Trzeba pamiętać, że no coś liczmy, że koło, nie wiem, dyszki żeśmy wydali na tę kukurydzę, bo tam 300 prawie tego było. No żartuję, że nie wszystko ścięło, no. 10 szylu jeden z drugim. No i gitara się ma. Dobra. Dziękuję. No puść mnie. Bandyto łotrze. Zróbmy tak, to tutaj na pewno. Tytoń będziemy gdzieś zbierać osobno. Nasiona tytoniu, no właśnie, kurczę, liczyłem, że... Na ile razy ja mam to podnosić, przepraszam? Czekaj, tu gdzieś się może... Aha, widzisz, tutaj się cały tytoń pojawił, dobra. To wiele tłumaczy. Zastanawiam, czemu kurczę nie ma w ogóle tytoniu tutaj do zbioru. Aha. Dobra, tak. Kukurydzy nie mogę wyrzucić. Jednej sztuki się nie da, okej, też dobrze wiedzieć. A wiecie co? Albo dobra, zrzucę to na razie tu. I niech sobie już tak będzie. Nie ma tu worka? Nie ma tu worka, dobra. No dobra, liczyłem, że trochę więcej tego wyjdzie. Ktoś tu? Nie. A jednak, proszę bardzo, się ukrywa przede mną. Z 300 nasion całkiem sporo tej kukurydzy wychodzi tak naprawdę. I powiem, że nie. To trochę tego wyrzuciłem i nagle się okazuje, że mogę tak dużo tego dźwigać? Serio? No masz. Kto to projektował? Kto to optymalizował w ogóle? No panie dobry jak bułka. No ale kurczę, mamy dopiero maj, pachnie Saska Kempa, a my musimy czekać do następnego roku, żeby w ogóle mieć możliwość wzięcia kolejnego zlecenia. Czuję się, lekko mówiąc, wystrychnięty na dudka.
Dobra, 62 nasiona w pamięć. Gdzieś tu kiedyś była ta do osadzenia. A jest, proszę bardzo. Otwórz, tak, tak, wrzuć to, tak, tak, dziękuję. Gorzej, że w motocyklu jeszcze jest. Ta stówka cała. Znaczy gorzej, nie gorzej. Od razu się przejedzie. Właśnie. Przecież możemy się od razu przejechać. I ewentualnie zasiać to, co jeszcze tutaj mamy. Czekaj, wezmę jakieś kartoszki może albo coś. Mamy coś? Mamy. 580 kartoszków. Panie, to jest... To jest... Kupa pieniędzy! O rany, dobra, zanim ja tam dotrę, to miną wieki. O, widzisz, jak taktycznie rozegrany. No i tak, kurczę, to zrobimy, że zasadzimy i kartoszki, i to, i tak. Tak rozwiążemy problem z ewentualnym brakiem funduszy. No żeby nie było, że nic nie robimy, prawda? Tam zwierzaki to wiadomo, to tam... nie mówiąc brzydko, pozdycha, no to takie życie, prawo dżungli, że tak powiem. Dobra, wyrzućmy te kartoszki też tutaj. Trwają najsilniejsi, że tak to ujmę. Otwórz, rzuć to, to 162. Niedużo, ale zawsze. Weź odłącz, proszę ja ciebie, tę kosiarkę. Nie, 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 odczep. Dziękuję. Ależ ten ciągnik zasuwa. Przez chwilę miałem dziwne obawy, że kurczę, nie zmieszczę się tym tutaj. Dobra, zajedźmy sobie, proszę ja ciebie, gdzieś tu. Włącz sianie, proszę ja ciebie. Dobra. Rzucaj tym. Będzie szybciej. Dziękuję. Daj kartoszka. I to podnieś. I kurczę. Rzuć tutaj też kartoszkę. I dziękuję pięknie. Ej, ale to... Zaprzęgnij to, no jak? Panie parlamencie. Sieje, 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 je. Dobra. Skończy się na tym, że zasiejemy wszystko, co w ogóle się da. No i super jest, dobra. Weźmy jeszcze od razu, tak. Próbujmy odjechać tam i zmieścić się całym ciągnikiem pod tą wiatką. Ciekawe, czy jest zoptymalizowana na tyle, żeby się dało tak jechać. No tak coś czułem, że nie. Także coś myślał. No i dobra. Tutaj sobie stój, a my jedziemy sprzedać kukurydzę. Zobaczymy, ile z tego będzie kasy. Mamy paliwo? Mamy. Dobra, no to mapa PG. Żarty se robisz? Jak to nie starczy paliwa? No
Dobra, to inaczej to zrobimy w takim razie. Beto, odczep. Stań sobie tu. Ten ciągnik trzeba przemalować, kurczę, nie chcę czerwonego. Jakiś inny szalony kolor by się przydał. Tylko nie zielony, bo zielonego to ja w życiu tu nie znajdę później, jak go zaparkuję gdzieś. Dobra, jest. No i PGR, panie kolego. Co jest? No i właśnie o tym mówię, kurczę. Dali jakiś traktor, kurczę, z kabiną i nic nie widzę, nie wiem, gdzie ja jadę. Cześć. Pohandlujmy, proszę, ja ciebie. Pokaż mi najbliższy wóz. 1083. O panie, 14 tysięcy zysku. A dobra, sprzedam ci to wszystko od razu. I cyk. Pieniąchy. Kurde, może coś jeszcze byśmy zasadzili? Może kupmy od razu... Czekaj. Kupmy od razu nasiona. Tego. Dobra, groszek też niech będzie. Cebula. Uroki. Bo szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, co takiego będą od nas chcieli. Zaraz coś zjesz. Żebyśmy zasadzili, jeżeli chodzi o ten nasz kontrakt cały, który będziemy tam ewentualnie wykonywać. No widzę, że idziesz. Suniesz. Ja nie jadę, ja sunę. Ja cię sunę, no. Ale w każdym razie kupię już tak na zaś, tak na wszelki, kurczę. By się nie okazało, że nagle się obudzimy przysłowiową ręką w nocniku. Jak to 94? Czemu tak drogo? Myślałem, że się lubimy. To będę miał lepsze ceny, jak będę ich lubić, a tutaj się okazuje, że co? Że kurczę, ja mam... O panie. Skóra niedźwiedzia, 177. To się nawet nie opłaca tego sprzedawać. Ty, ale konia byśmy mogli sprzedać. 1690. Słomiany kapelusz, mięso też widzę w cenie. Jajka za 6 ziko są. Dobra. Pokombinujemy zaraz, czekaj. Tutaj też się pewnie nie zmieścimy, więc nawet nie próbuję wjechać. Tu jeszcze widzę po wyścigu nieposprzątane. Ej, nic nie dbają na tych PGR-ach. Widać, że to państwówka jest. Wszyscy mają wszystko gdzieś. Dzień dobry. Panie szanowny kolego, który niedawno dostał oklep ode mnie. Ale Harry Potter. No dobra, no to co? No, tak naprawdę nie mamy tutaj... do następnego roku trzeba czekać. Panie, dobry jak był. Zróbmy w takim razie taki manewr lotniczy. Że. Dobra. Teraz tak. No, nie żartuj. No. Halo. Dziękuję.
Tu w shopie standardowo trzymamy wszystkie nasze rzeczy typu nasiona. Fantastycznie. Zaraz coś zjesz, Kaziu. Co ty taki w gorącej wodzie kąpany jesteś dzisiaj? Dobra, tu paliwo dolane, tam trzeba dolać, do maszyn trzeba dolać. Właśnie, tę trawę na pasze trzeba będzie przerobić zaraz. Bo kurczę, też z tym u nas krucho. Kurczoki nie będą miały co żryć. Tu już jest fol. No zaraz zjesz, Kaziu, zaraz. Sekunda, góra 7. Nawet nie wiem, czy było pełne, czy nie. No już! Ty marudzi. Dobra, i zróbmy może tak. 10 sztuk to ja zostawię tutaj. Tak na wszelki wszelki. Zaraz zjesz. Daj spokój. Nie prowokuj. To schowamy resztkę tutaj, proszę ciebie. Dobra, bo już mam ciebie dość. Już mam dość tego, że tak marudzisz. Podobno ludzie potrafią nie jeść niczego przez 7 dni. Albo 10. Jakoś tak. 7 albo 10. Coś w ten deseń było. Nie wiem ile w tym prawdy. Tam wytrzymałem maksymalnie 6 godzin. Ale no wiecie. Dobra, weź to. Otwórz, rzecz jasna. Dziękować. Dziękować i niczego nie żałować, panie kolego. Cyk, cyk, cyk. Do kiedy? Gdzie jest to posadzone coś? Ach, tutaj. Dobra. Kukurydza, 45 godzin. O, rany. Rany boskie, jest te kioskiem. Otwórz, tak, tak. Tak, tak. I właśnie, przecież ja tu sadziłem różne rzeczy. Jak to teraz wygląda? Aha. No rosną sobie drzewka. Ta woda jakaś taka brudna troszeczkę, ale jest okej. Mi się podoba. Ale ze dwie jabłonki jeszcze by trzeba było kupić chyba. Dobra, no to cyk i... Gdzie tu jest włącz? No, pracuj, proszę ja ciebie. Jak na gospodarza przystało, wypadałoby... O kurczę, no niech to. No niech to. I się kurczok wykopyrtnął. O nie, i tutaj też. Ojoj, następny... O kurczę, ty, co... Sporo ich. No słabo wyszło, no. Patrz ile tego tu leży, ty. Co jest? Ja tego nie widziałem w ogóle.
no to możemy mieć trochę mniej jajek w tym roku. Ja mógłbym sprzedać na przykład te kurczaki teraz? Coś? O masz, tu jeszcze leży jakiś... O rany. Rany, jestem niepokonany. Jeszcze jakiś gdzieś coś? Tak, tu widzę znowu. O, tam jeszcze. A nie, to placek krowi, dobra. Znaczy koński. Pewnie gdzieś jeszcze się znajdzie jakiś kurczak. Gdzieś tam po drodze, no ale trudno. A ty co tutaj robisz? Ej! Chodź tutaj. Jak ty wyszłaś? Wyszłaś czy wyszedłeś? Czekaj. Jesteś ty czy on? Czy ona? Nie wiem kim jesteś, ale cię a tu jest. Ty jesteś klacz. Dobra. Wygłodniałe. A, to wiele wyjaśnia. Chodź. Zjecie kurczaki. Dobra, przestań prowadzić. A, liczyłem, że więcej tego wejdzie. No ale dobra. Nie ma tego złego. Czekaj. Nie mam tu gdzieś kosy? Ej, mam kosę! Szkoda, że one same z siebie nie jedzą tej trawy. Jak to nie mogę tego tutaj sadzić? A, bo skoro mamy słomę, to nie można już innego dać, tak? No. Dobrze, rozumiem. To na razie to, a ja idę w takim razie, bawcie się tam, ja idę w takim razie wypatroszyć kurczaki. No wypatrosz to. Użyj, podnieś, co ja mam tu zrobić? Ej, a czy mogę sprzedać na przykład? Ile ja dostanę z takiego, którego wypatroszę tu na miejscu? Aha, i tak go będę miał jeszcze w ekwipunku. Aha, i tak dostanę tylko... Co? Czekaj, co? Ile ja dostaję, jak wypatroszę kurczaka tak? 2 mięska. Dobra. Ile mamy? 8. Okej. Jak dam tak... I dam wypatrosz na miejscu, a potem to podniosę. Teraz nie wiem, który to był kurczak. Czekaj, jeszcze raz. Okej. Okay. Aha, i ten został wypatroszony już. Nie, czekaj. Coś tu nie działa. Jest kurczak. Dobra, ja go wyrzucam. Dobra. I on powinien się pojawić gdzie? Przed jajkiem, czyli tu. Albo kurczę tu. Gorzej, że nie mam innego koloru i nie jestem w stanie określić, który to był. Dobra, to inaczej zrobimy. Tu wypatrosz. I tak dodaję 2. Czyli wychodzi na to, że tak na dobrą sprawę troszeczkę jest tu jakiś błąd. Wiel błąd. Czekaj, dodamy tu. No już, tam marudzisz. Mogę? Mogę, dziękuję. To.
Kaziu, ty musisz od rana mnie drażnić. Czekaj, co? Użyj. Aha. Nie wiem. Nie jestem nawet przy stole, a kurczę, zalicza mi, że jakbym był. Dobra, zbierzemy z każdej. Dobra, czyli każdy kurczak został pozbawiony jednego skrzydeł. Okej. Okay. No to teraz spróbujemy, kurczę. I cyk, plus 2. Faktycznie daje plus 2, jest 33, dobra. Kurczę, jest napisane plus 2, a daje tylko jedno, serio? No lipa. Myślałem, że system rozgryzłem. Ech, czuję się, lekko mówiąc, oszukany. Dobra, Kaziu. To tu, to tu. Daj tu. Ale dobrze wiedzieć, że nie trzeba przynajmniej na stół tego wszystkiego kłaść, tylko wystarczy na ziemię tutaj. I cyk. No. To ile mamy? 42 mięska. No i okej, chyba powinno być git. Zaraz pójdziemy to sprzedać, zobaczymy ile z tego kasy będzie też. Na pewno mniej niż samych jajek, które byśmy mogli przeoszczędzić, no ale wiecie. Still something, jak to mówią. Dobra, co? Śpimy do 7. Dobra, jest. Kolejny piękny, wspaniały dzień. Dawaj wszystkie jajka, dziękuję. Daj mi jeszcze jajka, które mamy tu. Daj mi też to mięsko. Oczywiście nie będę mógł skorzystać z szybkiej podróży, bo jest za ciężko. Także wrzucimy to tu. Proszę ja ciebie. Siadamy na naszego rumaka. Dawaj na PGR. Dzień dobry. Pohandlujmy. 960, a ile taki kurczak? 111. Kup. 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 I jednego koguta kupimy. O, cześć. Zważywszy na to, że mamy kolejny dzień, ja bym chętnie kupił to. Jak zwykle nie mogę z motocykla bezpośrednio sprzedawać. Czekaj, muszę zrobić tak. Masz to, 1300 do przodu. Fajnie, fajnie. Podoba się to dla mnie. Daj mi marchew, to, to, to. Daj mi grochu troszkę. Tego buraka też mi daj. Kartoszków mamy, także luz. Ten cukier, kurczę, 94, no przecież to jest nieporozumienie. Czemu to jest takie drogie? Panie parlamencie. Czerwiec, dobrze. Hyt, proszę ja ciebie. I nawet ani razu nie uszkodziłem tego motocykla. Znaczy, no inaczej, nie da się go uszkodzić, ale nie przyzwoniłem w nic dzisiaj, czyli sukces. Jeszcze jak.
tutaj to tutaj. Powiedz mi w takim razie, proszę ja ciebie, jak wygląda sytuacja 29 godzin? A to? 29 godzin. A to? 28 godzin, dobra. Czyli idziemy spać. No bo czemu nie? Dobra, weź się napij. No i idziemy spać. I myślę jednocześnie, moi drodzy, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobał. I to byłoby na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze.